Jury, w składzie którego zasiedli m.in. scenarzysta Przemysław Saracen oraz dziennikarka Ewa Hojna, postanowił nagrodzić film Liuba w reżyserii Łukasza Bagińskiego. Liuba. A za nim jedna wiertana drużyna. Pod pierwszym zbiczem. Kolejny. I kolejny. I wszyscy razem. Bez kilku. Bo kilku nie wyruszyło. Też zginęło. Bardzo mądre. Udało się w dalszą drogę. Przez pola łąki. Na której stało wiele przeszkód. Musiało boleć. To jest parodia legendy o Lubie. Bohaterze jakby jednej z legend Lubina. No i jest to historia absurdalna, jest to humor absurdalny, trochę dziwnie z sobą powiązany, w jakim stopniu nielogicznie. Liuba to kolejna produkcja grupy Korek, którą obok Łukasza Bagińskiego tworzą Paweł Modrzyk, Robert Stwiertnia i Michał Zimoń. Nasza grupa zaczęła od filmu o Edypie, historia lat gigów. Po jego takim, można powiedzieć, sukcesie nakręciliśmy parodię Czerwonego Kapturka. Następnie był film z okazji Dnia Nauczyciela i teraz właśnie historia Liuby.